Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Jakże miło cię gościć. To co, jaką przyjmujemy tutaj zasadę, że ja będę panem redaktorem, czy jak? Nie, bo chyba oboje sobie tak poredaktorujemy trochę, nie? A, będziemy się redaktorować, no dobrze, dobrze. No dobra, no to tak w dwóch żołnierskich słowach, bo my tutaj rozmawiamy ze sobą, się spotykamy na tym live'ie, żeby pogadać o koncertach, o Osiecka Młynarski Przybora, i też o akcji dla Andrzeja, ale o tym potem. No, więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do nas też tutaj w tych komentarzach. Będziemy się starać odpowiadać. Ale ja mam jakieś tutaj już pytania, wiesz, sobie tutaj przepisałam. O kurczę. No i tutaj na przykład jest takie pytanie, jaki jest wasz ulubiony utwór? O, ale w ogóle, ale właśnie to jest pytanie, myślisz, tak z kategorii open, czy to jest w ogóle jakiś ulubiony utwór, czy z naszego koncertu? No to ja właśnie miałam taki pomysł, Marcin, żeby tobie zadać to pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór w ogóle, a później twój ulubiony utwór z koncertu. Dobrze, możemy się tak umówić, pod warunkiem, że ja cię później zapytam o to, jaki jest twój ulubiony utwór w ogóle i jaki jest twój ulubiony utwór z koncertu. Dobrze, jeżeli taki masz w ogóle, bo wiesz, no jaki jest twój Mam. Ulubiony utwór w ogóle? Jeden? Mam. O dziwo mam. Właśnie potrafię się zdecydować na jeden utwór, chociaż oczywiście mam ich multum, tabuny całe, wagony, zastępy utworów ulubionych. Ale faktycznie, gdybym miał się zdecydować na jeden taki pod przymusem, powiedz albo zakończysz swój żywot na tej planecie, to myślę, że postawiłbym jednak na Englishman in New York Stinga. Naprawdę? Tak, absolutnie. To jest utwór, w którym jest dla mnie wszystko. Jest głos Stinga, jest Nowy Jork, jest perkusja, jest saksofon Brantforda Marsalisa, jest dosłownie wszystko. Mało tego, to jest utwór, który mam na dzwonek ustawiony w swoim telefonie. Wow. I naprawdę jest coś takiego, że jak go gdzieś słyszę, gdziekolwiek na mieście, nie wiem, zagra, zacznie się ten utwór charakterystycznie od dzwoneczka i od saksofonu uderzonego w jeden z dźwięków, no to ja myślę, że to mój telefon dzwoni. Więc wow. Mam taki utwór, o dziwo, wiem, że to niełatwe. Natomiast jeśli chodzi o ulubiony utwór z naszego koncertu, to chyba no. Do widzenia Teddy, o ile ty to śpiewasz na tym koncercie, bo nie zawsze. Czy zawsze, czy dobrze mówię? Oj, oj, oj. Wiesz co? Nie, chyba zawsze. Nie, nie słodzę, mówię poważnie. Uwielbiam utwór Do widzenia Teddy, po prostu go absolutnie uwielbiam i to jest... To jest coś, to wybaczcie też, moi drodzy, wszyscy, którzy tutaj zagościliście, ale to trochę jest tak, że jednak my z Kasią się znamy wiele lat i uwielbiamy i myślę, że też wzajemnie inspirujemy sobą. Przynajmniej ja mam tak jeszcze, Kasia mnie inspiruje i cenię Kasię niezwykle. I wokal Kaśki znam od wielu, wielu lat. To jest po prostu czarna, czarnoskóra w brzmieniu i w wokalu perła naszej polskiej sceny. I to, jak Kaśka śpiewa Do widzenia Teddy, to jest... I wzajemnie, ja wiesz, że spędzam czas na naszych koncertach na backstage'u, słuchając cię, więc wiesz. Interwersja. Siedzę po prostu w tych kulisach i słucham, bo za każdym razem po prostu też podziwiam to, jak prowadzisz dramaturgię też w tych piosenkach, które śpiewasz. Czy w Mamaszy, czy w Kołysance dla Okruszka. Wiesz, że po prostu tak to rozprowadzasz, że ja za każdym razem mam ciary, po prostu gęsia skóra, tu mi się sierść podnosi i ja to jest dla mnie największy wyznacznik w ogóle tego, że mi się coś diabelsko podoba i diabelsko mnie porusza. Ta sierść uniesiona tutaj. Tylko ci wejdę w słowo, bo Rafał Trzaska tutaj napisał, że ale jej słodzisz, no to ciekawe, co teraz napisze. No właśnie. No ale jaki jest twój ulubiony utwór w ogóle, powiedz, opowiadaj. Wiesz co, no nie wiem, jaki jest mój ulubiony utwór w ogóle. Ja mam z tym jakiś mega problem, żeby tak zawsze wybierać takie coś, że jedno, wiesz? Ale tak sobie pomyślałam, że gdybym miała tak na przykład takimi kategoriami, jakie ty wybrałeś, czyli co wybrałeś na swój dzwonek w telefonie, to ja mam Blue Train Coltrane'a. Więc może... Wiesz, może, ale ja mam mnóstwo takich kurczę, the best-ofów piosenkowych i nie wiem, chyba nie umiem tak tego, wiesz. No ale dobra, no nie, no Coltrane to jest, wiesz, to jakby no szacun.
Sorry. Szybko, szybko, miejmy za sobą to pytanie. Kasia, dawaj, tęsknisz za na dobre i na złe. Tęsknię za ludźmi i za ekipą, chociaż spotykam ich czasem jakoś gdzieś w przelocie albo zdalnie, albo niezdalnie, więc jakby spoko. Mamy cały czas kontakty, natomiast myślę, że ten czas, który poświęciłam temu serialowi, to jest wystarczający czas i spoko, i luz. To jest seria pytań, zobacz Kasia, to jest seria pytań do ciebie. Jesteś w stanie? Jesteś w stanie? Dźwigniesz to? Chyba nie, ale postaram się na część odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że będziemy się skupiać, słuchajcie, na tych pytaniach a propos koncertowych, to myślę, to będzie jakieś prostsze, nie? To będzie prosta taka tutaj do przesiania. Prosta. Taka prosta krzywa to będzie. Tak, dokładnie. O, proszę, ktoś tutaj małpę wspomina z na dobre. No fajnie. Słuchajcie, ale może wśród was są w ogóle ludzie, którzy byli na naszym koncercie. Ktoś tutaj pisał, że był, że uwielbia i że też uwielbia. O, fajnie, dobra. Nie wiem, gdzieś mi zniknęło to, że tutaj... Tęskno za tym wspaniałym koncertem. O, fajnie. No my też tęsknimy. Nie ma co ukrywać, że też tęsknimy. Bardzo fajnie, że Adria w ogóle jakoś tak podtrzymuje na duchu ciągle, nie wiem, taką aurę okołokoncertową. Nawet samo to, że możemy dzisiaj do was tutaj gadać. Między sobą oczywiście gadamy na tym live, ale też do was przecież rozmawiamy i odpowiadamy na wasze pytania. Bo to jest tak, że wiecie, no my ciągle w kalendarzach naszych zawodowych mamy wpisane daty tych koncertów. Tak. Ciągle o nich myślimy, ciągle czekamy, kiedy będziemy mogli dla was znowu zagrać, no. Tak, mało tego, część z tych koncertów udało się przenieść i zmienić im termin, więc cała akcja Zostaw bilet, która mam wrażenie się dosyć Adri udała, to znaczy organizatorowi, producentowi tego koncertu. I na przykład najbliższy termin, bo dziś dostałam też, Marcin, takie pytanie, to znaczy, kiedy planujemy na przykład zagrać w Gdańsku i czy planujemy? Dostałam takie pytanie na swój Instagram i powiem wam tak, że no, Gdańsk na razie w planach był niedawno, więc może jeszcze będzie, bo graliśmy jakoś w listopadzie, w grudniu? Graliśmy, tak, w Filharmonii Gdańskiej, tak. Ale pierwszy taki koncert przeniesiony z wiosny to jest Bydgoszcz i 6 września. A potem 25 października Płock. No i później się zaczyna już kolejna tura przeniesiona na wiosnę następnego roku, bo mamy nadzieję, że wtedy będzie spokojniej i że uda nam się wtedy coś zagrać. Zobacz, Karol tutaj napisał, bardzo często słucham wasz duet Zakochani na YouTubie. No tak, to jest... Uwielbiam tę piosenkę i uwielbiam ze sobą śpiewać, wiesz. Tak, jest też takiego... Nie wyobrażam sobie, że mogłabym to zaśpiewać z kimś innym, wiesz o tym, że to jest po prostu jeszcze tak podzielone. Ja tylko przyznam się, czasami mi się zdarza to samemu śpiewać, po prostu gdzieś jak trzeba... No wiesz, ale to, ale też nie wyobrażam sobie śpiewać z nikim innym niż z tobą. I mało tego, moi drodzy, słuchajcie, my odkąd tylko śpiewamy to razem z Kasią, czyli już przeszło parę lat, bo tak naprawdę akurat piosenkę Zakochani, która się znalazła w programie naszego koncertu, to wcześniej wykonywaliśmy podczas takiego koncertu Szpilmania, który to wymyślił Andrzej Strzelecki, napisał scenariusz, potem wyreżyserował. Dostaliśmy zgodę spadkobierców słynnego Władysława Szpilmana, czyli jego syna, który zarządza jego dorobkiem. No i tam w tej Szpilmanii znalazła się właśnie piosenka Zakochani. Tak. I od tamtej pory jakoś tak się do nas przykleiła. I od tamtej pory, i Kasia, ja mam naprawdę nadzieję, że my to w końcu zrealizujemy. Coś cię zacięło? Jesteś? Czekajcie, bo Kasia coś przycięło trochę. Halo, Kasiunia? No, jakieś kłopoty mamy techniczne, słuchajcie. Nie wiem, czy wy mnie widzicie, czy Kasię? Czy jak to jest? Kasia.
Tnie się net, no właśnie. Ale wy widzicie mnie tutaj, czy widzicie Kasię, czy nie widzicie mnie i Kasi? Napiszcie coś, bo muszę wiedzieć, jak zareagować na tę sytuację. Czy na przykład Kasię teraz rozłączę i ją jeszcze raz połączę, czy widzicie mnie chociaż? Mnie widzicie, okej, okay, dobra. Dobra, no to ja już tutaj do Kasi. Za przeproszeniem usunąć. I zaraz Kasia, jeszcze raz ją tutaj zaraz dodamy, słuchajcie. Widzowie. Zaraz Kasia do nas dołączy jeszcze raz. To skończę wam wtedy ten wątek a propos zakochanych. Jak tylko Kasia do nas dołączy. Nie wiem, czy już jest, czy nie. Sprawdzam tutaj, patrzę. Nie, ale jeszcze jej nie ma. Jeszcze jej nie ma. Szybko, może macie jakieś pytanie do niej teraz, co jej zadam, jakieś takie, wiecie. Jakieś takie, żeby ona nie widziała. Szybko, jak macie jakieś takie. A, jest Kasia, dobra, już jest. Dobra, okej, okay, rozpocznij. Halo? Jestem Kasiu, ale teraz dziwnie cię jakoś słyszę, przynajmniej ja. Powiedz coś. O Jezu, słuchajcie, mamy jakieś problemy. Jakieś mamy kłopoty. O, teraz super jest. Okej. Słuchaj, coś mi się chyba dzieje z telefonem jednak, a nie z siecią. To znaczy. No nie. Ale dobra, poczekaj, ja tylko skończę wątek, bo mówię Dobra. o tych zakochanych, ciągle tutaj ludzi trzymałem. Ciągle tych ludzi trzymałem. A propos zakochanych, Kasia, ja naprawdę mam nadzieję, że finalnie dopniemy ten pomysł, który mieliśmy już od początku, jak tylko śpiewaliśmy i nagramy to. Tak. Ja naprawdę O, uważam, że bardzo chętnie. to powinien być singiel. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ci, którzy tutaj jesteście i znacie utwór Zakochani w moim i Kasi wydaniu, Kasi i moim wydaniu. No to Zakochani uważam absolutnie jest utwór. A i a propos, jeszcze tak a propos dygresja Zakochanych, Marek Stefankiewicz, który zaaranżował ten utwór, jak i cały koncert, sam powiedział, że to jest Sting, ten utwór, że on go zaaranżował tak, że chciałby go zrobić na Stinga. Tak, to prawda. Jakby no ciężko, że mi fanowi Englishman in New York mogłoby się to też nie podobać, nie? Absolutnie. Tak, mam nadzieję, że to się uda. Były takie przecież, no już prawie, zrealizowaliśmy to w radio ostatnio. Tak, i na Fajnie. pewno do tego pomysłu wrócimy. To musi być singiel i to tak się powinno skończyć, no. Ale wiesz, Marcin, ile osób do mnie pisze też, że a kiedy wasz koncert? Tak, Naprawdę? kilka osób do mnie napisało, między innymi Kasia dzisiaj, ale wcześniej też kilka osób przy okazji też naszych koncertów, które promowałam na Instagramie i wrzucałam tam na Instastories jakieś nasze fragmenty z koncertów i dostawałam takie pytanie, o właśnie, że petarda, petarda, że te wasze numery, ale kiedy wasz koncert? Więc wiesz, to jakiś pomysł to jest, mój drogi. Jest, jest, absolutnie, nie, ale ja teraz o tym myślę, tylko trzeba by było pomyśleć faktycznie nad repertuarem i myślę, że nasz koncert to było coś. No, No absolutnie. dobra, no Mamy już dobra, dwa numery razem, także wiesz, trzeba ale robić poczekaj, kolejne. dobra, O, ale poczekaj, Kasia nie róbmy pisze. za bardzo, nie róbmy za bardzo konkurencji naszemu koncertowi tutaj, bo wiesz, jeszcze się obrażą, że jesteśmy na Instagramie Adri i wiesz, Już coś tu kombinujemy. Nie, bo... nie, nie obrażajcie się, kochani, nie obrażajcie się. Na razie planujemy dużo pośpiewać Adriowych koncertów i mam nadzieję, że to się uda. Ale właśnie, bo mówiłeś o Szpilmanii i o tym, że to jest pomysł, koncepcja, reżyseria, prowadzenie Andrzeja Strzeleckiego. I podobnie jest z tym naszym koncertem, że właśnie cały pomysł, cały scenariusz został napisany przez profesorę, reżyseria profesorę. Prowadzenie profesorę, czyli Andrzej Strzelecki. No i kurczę, i teraz no ja no wiesz, muszę do tego też Tak, muszę do oczywiście. tego nawiązać, że mamy teraz taką akcję mamy, no jest taka akcja zbiórki kasy na leczenie profesora Strzeleckiego, który choruje i No, który rozchorował nam potrzebuje się tej trochę. kasy na proszę. Rozchorował nam się profesor. Rozchorował nam się, dokładnie, no tak bywa, ale
Jest super nowe leczenie w Stanach Zjednoczonych, jest super lek teraz, który jest tak naprawdę taką eksperymentalną metodą leczenia tego nowotworu, o który tutaj chodzi. I mamy wielką nadzieję, że uda się zebrać kwotę na leczenie profesora Strzeleckiego. Jest już sporo tej kasy tam, ale ja wam chciałam powiedzieć, że gdybyście mieli ochotę, bo ja wiem, że jest bardzo dużo zbiórek teraz, że wszystkim się wydaje, że też na tych kontach tam aktorsko jakiś tam tutaj, nie wiem, piosenkarsko, nie wiadomo jakich, że co chwila są jakieś nawoływania, ale to wiecie, dlatego, że po prostu jest totalnie ciężko też z tymi zbiórkami. I ja wiem, że wszystkim się wydaje, dobra, nie ma sensu, ileż tam ja mogę złotówkę czy dwie wpłacić, to nie ma sensu. Otóż jest sens, bo jak tak każdy z nas te odrobinę wpłaci nawet, to się z tego robi naprawdę spora kwota. I u mnie na profilu znajdziecie, jeśli macie ochotę, jest podpięte w bio, jest podpięty link do zbiórki na Facebooku. Bo wydaje mi się, że ta zbiórka na fejsie, którą założyła Asia, czyli córka Andrzeja Strzeleckiego, jest po prostu łatwiejsza, bo tam można od razu z telefonu, przez Facebooka szybką wpłatę zrobić i czy to jest właśnie 5, 10, 15 czy 1015 zł, nieistotne. Ważne, że jeśli macie ochotę zrobić dzisiaj coś dobrego, dobry uczynek dla kogoś, i to zróbcie to. To wejdźcie tam. Wejdźcie koniecznie, tym bardziej, że słuchajcie, Strzelec to jest naprawdę, to jest nietuzinkowa postać w naszym środowisku. To jest jeden z prekursorów teatru muzycznego w Polsce. Absolutnie. Wychował naprawdę setki znamienitych absolwentów, aktorów, którzy dzisiaj rozsadzają polskie sceny. Przez wszystkich uwielbiany. Zresztą dwukrotnie był rektorem Akademii Teatralnej. Miałem to szczęście właśnie być też wtedy studentem. No i właśnie tak, Kasiu, tak sobie pomyślałem, że może trochę takich ciekawostek, żeby nie było, że tak jakieś takie tylko suche te fakty może. Chociaż oczywiście, żeby będziemy wracać do tego tematu, ale zbiórka naprawdę trwa na profesora Andrzeja Strzeleckiego. Jeżeli możecie faktycznie dorzucić złotówkę, dwa, byłoby wspaniale. Ja chyba nie mam w biolinku, ale zrobię za chwilę, zakończę live'a, to zrobię znowu swipe up na swoim Instagramie, to też co jakiś czas o tym przypominam. Ale dobra, chciałem się ciebie zapytać, Kasia, jaką ty masz pierwszą impresję Andrzeja Strzeleckiego? Czyli jakby, jak tak sobie pomyślisz, Andrzej Strzelecki, pierwsze, jakbyś się cofnęła w głowie do początku, to co, masz jakiś obrazek? A wiesz co, pamiętam nasze pierwsze zajęcia i pamiętam to, że chichrałam się na tych zajęciach nieustannie, bo on ma ogromne poczucie humoru i zawsze miał taki totalny luz na tych zajęciach i z tego też go zapamiętałam. To znaczy, tak jak wiesz, niektóre nasze zajęcia w Akademii Teatralnej potrafiły być bardzo stresującymi, to pewnie zależy od osobowości prowadzącego, to tutaj totalny luz, totalna wolność. Myśmy sami sobie wybierali te utwory, sami nad nimi pracowaliśmy, a Andrzej Strzelecki w momencie, kiedy wiesz, wpadał i słuchał tych naszych tam prób, to no często nawet jeżeli krytykował coś, to robił to wiesz, z takim ogromnym wdziękiem i z takim poczuciem humoru, że w zasadzie wiesz, każdy się z tego po prostu śmiał i szedł dalej i jakby w takiej atmosferze jakiejś takiej totalnej akceptacji robił dalej swoje. I kurczę, to jest, wiesz, to jest też wielka umiejętność, jak wiesz, jak dawać komuś niefajne uwagi, jak dać wolność, ale nie, i prowadzić takich studentów, ale jednocześnie nie za dużo tej wolności, żeby jednak oni zrobili tę swoją robotę, bo myśmy jednak musieli zrobić tę robotę i wiesz, każdy, nawet ten, który nienawidził piosenki, a byli tacy, nie? Pamiętam kolegę, jak w zasadzie jedną rzecz, jaką wykonał na piosence, to była melorycytacja fragmentu piosenki. Myśmy wszyscy w chórze śpiewali późno, 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 późno już, późno jest. A on wstawał po prostu z tego kręgu, wyłaniał się. Sam wiem, że zbyt późno jest.
ten sposób zaliczał piosenkę. Więc wiesz. Więc też, no kurczę, to jest też pewnego rodzaju umiejętność, jak ludzi uczyć i jak być pedagogiem, nie? No tak. Więc chyba taka pierwsza impresja to takie totalne poczucie humoru i dystans do tego, co się robi i no. Ale wiesz, zdarzało mi się wiele razy wracać później, tak naprawdę już, bo ja miałam chyba tak naprawdę jeden semestr tylko z profesorem, ale zdarzało mi się później przychodzić do niego przy różnych okazjach i pytać o radę, o pomoc w dobraniu jakiegoś numeru. I na przykład pamiętam, jak kompletnie nie wiedziałam, co wybrać. Jest taki festiwal, nazywa się Festiwal Piosenki Filmowej w Toruniu. I wiesz, no w ogóle prosto, jak z rękawa, wiesz, Andrzej Strzelecki sypał tytułami i piosenka And I'm Telling You, którą ja tam ostatecznie wykonałam, tylko dlatego, że on mi na to zwrócił uwagę i powiedział, och, to jest numer petarda, zapomniane, nieużywane, przynajmniej tak wiesz, jakoś bardzo, bardzo nieużywane powszechnie tutaj i And I'm Telling You z Dreamgirls, że to powinnaś zaśpiewać. I ja to śpiewałam, po prostu za każdym razem miałam takie, wiesz, jeden do jeden. Jak on mówi, że to jest dla mnie, to znaczy, że po prostu trzeba po to iść, nie? Zresztą przecież Cyrk Nocą, który zrobiłam i później śpiewałam na niejednym koncercie, to też jest piosenka, która pochodzi z koncertu, do którego mnie zaprosił Andrzej Strzelecki, czyli taki koncert laureatek piosenki, konkursu piosenki Agnieszki Osieckiej Damą Być. I myśmy tam razem z Kasią Zielińską, z Liszowską, z Dereszą i tak dalej, i tak dalej. I z Magdą Madzią Kumorek, i z Magdą Smalarą i tak dalej, i tak dalej. Wykonywały piosenki Jacka Mikuły jak gwiazdy muzyki światowej i polskiej. Po prostu tam były te, wiesz, te aranżacje były pozmieniane i na przykład Kasia Zielińska śpiewała a to serdeczny mój taradandara, jaki to ma tytuł? No, nie wiem. Ona z tego robiła Edith Piaf na przykład, więc bardzo zabawne rzeczy. Albo Macie Smalara, która śpiewała jako Dolly Parton i oczywiście śpiewały polskie teksty Agnieszki Osieckiej do muzyki Jacka Mikuły, który po prostu był tak zaaranżowany, tak jak mówisz tutaj o Marku, który myślał sobie, ach, to zaaranżuję tak trochę w takiego Stinga, no to tutaj Mareczek aranżował na takie hiciarskie numery światowe i polskie, więc mnóstwo tych rzeczy, które ja robiłam tutaj muzycznie, to za tym wszystkim stał Andrzej Strzelecki. No tak, to prawda. No. Ja mam takie dwie imprezy, tylko szybko tylko powiem w tym temacie. Pierwsza to jest taka, że właśnie też piosenka na pierwszym roku już i ja powiem szczerze, że na początku dziwiło mnie, że facet się może aż tak ekstrawagancko ubierać, bo Andrzej zawsze był amerykański po prostu, drodzy słuchajcie, bo Andrzej Strzelecki zresztą podróżował wielokrotnie na Florydę, ma wiele kontaktów w Stanach Zjednoczonych, to on jako rektor w ogóle rozpoczął taką wymianę studentów z Lee Strasberg, słynnej szkoły aktorskiej, w której się uczyli między innymi Al Pacino i z Anne Strasberg, która prowadzi tę szkołę, to Andrzej Strzelecki zapoczątkował te koneksje. Wiesz, on jest honorowym tam członkiem tak. kadry profesorskiej w Lee Strasberg, zresztą wyrytym na pamiątkowej tablicy, która się tam znajduje, także każdy wchodząc może przeczytać Andrzej Strzelecki. Dziękuję. Tak, ale to są takie informacje, których się teraz wy od nas tutaj dowiadujecie na tym live'ie, bo wiecie, medialnie się może o tym nie mówi, bo na przykład, że ale słuchajcie, no Andrzej Strzelecki jest honorowym obywatelem, znaczy honorowym członkiem kadry najsłynniejszej szkoły aktorskiej Lee Strasberg, która jest w Nowym Jorku. No ale okej, w każdym razie, ponieważ chłonął te Stany wielokrotnie w swoim życiu tam bywał właśnie, to potrafił się na przykład czasami tak ubrać, że ja właśnie pamiętam, jak byłem na pierwszym roku, że to jest niemożliwe, żeby ktoś mógł założyć czerwone spodnie i czerwone buty i do tego białą koszulę w czerwone usta.
Wiesz, na przykład, ja cały Andrzej. No. Tak, Ale to coś wspaniałe. wspaniałego. A jeszcze druga krótka rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to była taka, że jak przychodziłem do szkoły, to wtedy rektorem był jeszcze Lech Śliwonik i to on był moim pierwszym rektorem i Andrzej Strzelecki, jak już kończyłem pierwszy rok, to były wybory nowego rektora i został nim Andrzej Strzelecki. I ja pamiętam, że jak tylko byłem w szkole, to ja miałem takie, wiecie, u nas na Miodowej, na Akademii Teatralnej jest taka wielka klatka schodowa z marmurowymi schodami i kiedyś tam nie było windy, która teraz tam jest szklana. I ja Tak. pamiętam, że miałem takie, kurczę, dlaczego tam nie ma windy? Cały pierwszy rok miałem takie, że to jest przecież tam jest tyle przestrzeni na tej klatce, że tam można by było jakąś windę zrobić. Dlaczego nikt na to nie wpadł po prostu? I słuchajcie, jedną z pierwszych rzeczy, które Andrzej Strzelecki jako nowy rektor zrobił, było to, że zrobił windę po prostu. I ja wtedy pomyślałem, że to jest dopiero działający, przedsiębiorczy rektor, który na to wpadł od razu. To jest Tak, właśnie to prawda. To to. prawda. No to tak o. Marcin, jest do ciebie pytanie, jak długo jeszcze będziesz kurierem? Ha, właśnie skończyłem pracę jako kurier w zeszłym tygodniu. O! Zapracowałem przeszło 3 miesiące. No i tak się po prostu powoli zaczęły trafiać już rzeczy zawodowe u mnie. Prowadzę warsztaty stacjonarnie również w lipcu, więc jakieś tam pieniądze wpadają za to. Wraca film, który miałem kręcić tuż przed pandemią, więc też jakby pojawiał się ten. Jestem aktor, ale przede Tak. wszystkim, poczekaj, No. bo może, bo to jest tak, nie wiem, czy ty chyba nawet, no nie wiesz tego, jestem aktorem etatowym, moja droga. Nie. Od 1 czerwca. Krótka historia. Chciałbym opowiedzieć, bo się też pochwalić. Zadzwonił do mnie Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu i wcześniej jeszcze Paulinka Andrzejewska, czyli wybitna Tak. Tak. choreografka wybitna, która jest teraz dyrektorem artystycznym w tymże Teatrze Muzycznym w Poznaniu i zadzwonili do mnie z propozycją roli virtuoso, głównej roli w musicalu o Paderewskim, który przygotowują we wrześniu. Ja powiedziałem, że kurczę, no Pięknie. tak, ja powiedziałem, że jestem zaszczycony i oczywiście wow, tylko że jak się okazało, że jak zaczęliśmy rozmawiać o warunkach takich, wiecie, no po prostu finansowych, żebym zagrał tam gościnnie, no to po prostu się okazało tak brutalnie, że powiedziałem im, że przepraszam, ale ciężko by mi było jakby się przystać na te warunki, bo muszę pracować, znaczy, wiesz, no muszę zarabiać tak, Tak. żeby... I Przemek Kieliszewski zrobił coś, co... Po prostu mnie i Paulina Andrzejewska zrobili coś, co mnie strasznie wzruszyło, bo oni powiedzieli, poczekaj, mamy jakiś pomysł i odezwali się następnego dnia i powiedzieli, słuchaj, chcemy cię zaangażować w takim razie na etat od 1 czerwca, żebyś mógł być już u nas na etacie, jednocześnie jeżeli potrzebujesz pracować wciąż jako kurier, dorabiać, to rób to i pracuj, a przyjedziesz do nas na próby już od 1 sierpnia, a etat będziesz miał od 1 czerwca, więc wiesz, no ja łzy w oczach, bo... Sama wiesz, jak to jest, że kto w dzisiejszych czasach Tak. aktorom daje etat w teatrze, wiesz, w tej sytuacji raczej się Wiesz, niestety... raczej te etaty w teatrze będą teraz topniały i No właśnie tak. raczej będzie problem z tym, żeby je utrzymywać, prawda? Więc no No to więc to jest jest naprawdę. coś, więc też jestem na etacie po prostu i moi drodzy wszyscy, którzy tu jesteście od 1 czerwca, w związku z tym w zeszłym tygodniu pożegnałem się ze swoją pracą kuriera, która też, żeby nie było, bardzo dużo mi dała, naprawdę dużo mi dała i nie tylko poszerzyła mi perspektywę, wzmocniła mnie fizycznie i też poznałem bardzo dobrze warszawską Pragę, której przez kilkanaście lat mieszkając w Warszawie tak dobrze, aż nie znałem, no to już nie pracuję jako kurier. Rewela, bardzo się cieszę z tego etatu. Gratuluję ci. Bardzo. Ale jeszcze bardziej jestem szczęśliwa z tej, wiesz, z tej roli, którą będziesz tam robił od sierpnia, tak? No, zaczynamy próby już takie, już jesteśmy po pierwszych próbach, już takich nawet próbujemy sobie w sytuacjach powoli. Pierwsze próby muzyczne, pierwsze próby czytane, a pełną parą ruszamy od początku sierpnia. Także Super. zapraszam wszystkich też Państwa serdecznie, którzy tutaj jesteście. 12 września premiera w Teatrze Muzycznym w Poznaniu Virtuoso, spektakl o Paderewskim. Cudownie. Słuchaj, jest też pytanie, czyje piosenki lubicie śpiewać najbardziej? I Marcin teraz zaraz powie swoje. To ja pierwszy, czy ty pierwsza, jak chcesz? ty pierwszy, dajesz. Ja tutaj sprawdzam kolejne pytania, tutaj okej, No dobra. ja nie będę chyba odkrywczy, że do tej pory w moim życiu to były piosenki Agnieszki Osieckiej. No, No czułem się właśnie, no najlepiej. widzisz, no to ja bym odpowiedziała tak samo, że chyba No, do tej no pory to ale może wiesz co, to Kasia, to inaczej. Wiesz co, to choć może odpowiemy właśnie, odpowiedzmy na to pytanie, dlaczego nam się najwygodniej i najfajniej śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej, nie? Bo to jest tak, że...
Dlatego, że po pierwsze jest mnóstwo tekstów, z którymi ja się mogę tak utożsamić, ale tak na zasadzie, że jakbym coś napisała, to chciałabym napisać coś takiego na przykład, bo często sobie, wiesz, znajdowałam taki repertuar agnieszkowy, to znaczy taki jakiś, za każdym razem jak w ogóle coś biorę na warsztat do śpiewania, to musi być jakaś moja wypowiedź, nawet jeżeli ktoś to napisał kompletnie w ogóle, wiesz, w innym czasie, o innych rzeczach, to wiesz jak to jest, to znaczy to musi przemawiać do mojego serducha tak i być moją wypowiedzią. Ale też te piosenki są po prostu majstersztykiem i mam czasami takie wrażenie, że wiesz, że te piosenki się składają naprawdę, że tam są wszystkie warunki potrzebne do takiego do ideału, tak? Bo jest tak, bo jest świetny tekst. Bardzo często ten tekst jest nie do końca wprost, więc też nie jest po prostu jakąś łopatologią. I no i muzyka, to znaczy, wiesz, ci kompozytorzy, którzy też pisali wtedy. Ja uwielbiam na przykład cały, mogłabym po prostu śpiewać Mikułę, wiesz, kompozycję pana Jacka Mikuły, od, wiesz, tak śpiewnik wziąć i po prostu śpiewać po kolei, bo to są rewelacyjne kompozycje. Podobnie mam z Adamem Sławińskim, także wiesz, no też kurczę, no kto te piosenki pisał, to ma ogromne znaczenie dlatego jak to się potem śpiewa, to znaczy jak to niesie, jak to się chce wyśpiewywać po prostu. I no mam czasami takie wrażenie, że nie powstają takie numery dzisiaj, a może to jest kwestia tego, że po prostu nie wiem, że masz jakiś sentyment do tych numerów. No, no tak jest trochę, no. A ty jak? I dlaczego? Ja mam z kolei tak, a propos piosenek Agnieszki Osieckiej i jej warsztatu poezjowo-tekściarskiego. Coś takiego, że to przede wszystkim uwielbiam mieszankę serio, nie na serio. Uwielbiam śmiech przez łzy w jej utworach. Uwielbiam to, że po prostu coś, co jest tematem ostatecznym, potrafi być obrócone w żart w jednej frazie. Więc uwielbiam podawanie najistotniejszych rzeczy w naszym życiu, czyli tych granicznych, jak nie wiem, miłość, śmierć, jak zdrada, jak nie wiem, jak na ślub, narodziny, to ona potrafiła to podawać po prostu w taki sposób przewrotny, przezabawny, przekorny, figlarny i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego potrafiła się bawić samym językiem polskim, po prostu co uwielbiałem u niej. I w odróżnieniu do Wojciecha Młynarskiego, czyli jednego z naszych tytułowych bohaterów koncertowego, którego uwielbiam, ale miałem tak, że wszystkich trzech uwielbiamy, no umówmy się, bo, ale z Młynarskim jest coś takiego, że Młynarski był no mistrzem intelektu. U niego to wszystko się matematycznie tam zgadzało i on no był mistrzem puenty i to było takie bardzo na serio zawsze, mimo wszystko. Pomimo tego, że znajdował jakby, wiesz, metafory w tych piosenkach do określeń pewnych, bo też w takich czasach funkcjonowali, że pewne rzeczy politycznie nawet nie dało się powiedzieć wprost, umówmy się, to on zawsze jakoś w zawoalowany, poetycki, piosenkarski sposób powiedział, potrafił je przekazać, powiedzieć, to on zawsze jednak dla mnie był bardziej tak na serio, serio. Że tam jest też sporo humoru, tylko innego humoru. Innego, no tak, 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 tak. Mniej przewrotnego, bardziej literackiego. No tak, ale też takiego... Ale nawet jak ten humor, to on dla mnie był taki, że humor, ale trochę jednak, że śmiejemy się, ale to nie do końca jest takie śmieszne jednak, okej? Okay? Tak. Że on to mówił przez te piosenki. A Osiecka miała takie jedno, chcesz to się śmiej, chcesz to się nie śmiej. Chcesz jakby... Okej, okay, no jakby... Ja mam z kolei tak, wiesz, że też jest mnóstwo fantastycznych utworów i tekstów Wojciecha Młynarskiego, których po prostu ja nie mogę zaśpiewać, bo byłoby to z ujmą dla tych utworów, ponieważ po prostu powstawały jednak bardzo często dla tego męskiego podmiotu. Dla mężczyzny. Tak. I w ogóle, tak sobie trochę myślę, to pozwalam sobie polemizować, bardzo odważnie może teraz powiem, ale już mi się parokrotnie zdarzyło znaleźć w tekstach Młynarskiego taki punkt widzenia,
że ja się z nim już nie do końca zgadzam w roku 2020, w sensie, że taki trochę patriarchalny punkt widzenia, wiesz, taki właśnie trochę jednak, że trochę mężczyzna, nie? To I tego w ogóle nie ale mi zauważyłam. się zdarzyło parę razy już, no nie wiem, no bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, sorry, ale nawet w ustach wielkiej, wspaniałej Alicji Majewskiej, dla mnie w roku 2020 jest taka nie do końca przystawalna z rzeczywistością, z którą ja się zgadzam na przykład, bo wcale tak nie uważam, że to musi tak być, że męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, to czasem może być odwrotnie już Ale dzisiaj. to nie Bo... było wtedy również troszeczkę przewrotnie napisane? Nie wiem. Było? Nie wiem, nie wiem. No Nie wiem. to, to jest też to, o to jest pytanie. No to jest pytanie. Ale poróżmy jeszcze temat jednego z naszych wielkich tytułowych bohaterów, czyli Jeremiego Przybory. O! Bo to jest dla mnie nieodkryta karta tak naprawdę, bo się mówi się o Osieckiej, mówi się o Młynarskim, tak wiele w naszym kraju w ogóle jeszcze też wciąż o tych wielkich autorach tekstu, a często się pomija tego absolutnego geniusza, Tak. jakiegoś cichego bohatera nad który tworzy tło wręcz tym wielkim wymienionym, a on po prostu sam, nawet nie wiem, czy to nie jest król królów, ten Przybora, naprawdę. To absolutny geniusz, absolutny. Ja ostatnio jurorowałam na takim konkursie tutaj w Warszawie piosenek z kabaretu Starszych Panów. I no, powiem wam, że naprawdę też serce rośnie, jak się słyszy takich młodych 16, 15, 17-letnich ludzi, którzy biorą te piosenki na swój warsztat, bo one nie są proste. Też jak się wiesz, jak to konfrontujesz tak naprawdę z takim młodym człowiekiem, wychowanym już kompletnie na innej muzyce, to przepraszam, trochę się czuję jak stara ciotka, jak to opowiadam tutaj teraz, ale to No, jest, sorry. że wiesz. Stoi naprzeciwko ciebie 16-letnia dziewczynka i z wielką wrażliwością wyśpiewuje tekst, który jest napisany językiem, który jest trudny. Po prostu, bo już czasami język tych tekstów jest taki nie dzisiejszy, nie? Że zdarzają się tam jakieś już, no właśnie w 2020 roku powiedzielibyśmy archaizmy, a ona nie dość, że to rozumie, to jeszcze z taką wrażliwością. No i myślę sobie wtedy, wow, nie? Ale rozmawiałam później z tymi młodymi ludźmi i wszyscy przyznawali, że to jednak walka z materią była ogromna, dlatego że te piosenki są nie tylko trudne ze względu na język, ale też bardzo często muzyka Wasowskiego jest diablo. Diablo, wiesz, trudnym wyzwaniem, bo niby nic, niby nic, niby się tego słucha, wiesz, natomiast Tako. tako, natomiast tu, wiesz, to tam są takie niuansiki i tam jest tak rozpiętość czasami dźwiękowa w tych utworach jest tak ogromna i tu pół toniku, tam pół toniku i tu, wiesz, to naprawdę jest kawał roboty zrobić piosenkę z kabaretu Starszych Panów. Więc mam nadzieję, że to jednak też z nami zostanie, to znaczy ten repertuar i że będą się pojawiały kolejne i kolejne i kolejne no, płyty z tym materiałem nawet. Chciałabym, ja bym chciała. A ja mam do ciebie pytanie teraz. A Kasia, a jakbyś chciała, żeby do naszego koncertu Osiecka, Młynarski, Przybora na gościnny występ zaproszono jednego polskiego wykonawcę twoich marzeń? Żyjącego, umówmy się. Żyjącego, dobrze? Żyjącego. To kto by to był? O matko, to są bardzo trudne pytania. A to ja bym sobie na przykład chciała zaśpiewać jakiś numer może z Krzyśkiem Zalewskim. Okej. Coś bym sobie chętnie zaśpiewała. Albo na przykład o, z Igorem Herbutem bym sobie chciała coś zaśpiewać też. A kiedyś się bardzo zachwycałam płytą też Kasi Nosowskiej i jej osieckową płytą i uważam, że wspaniale tę osiecką zaśpiewała. Zresztą byłam na tym promocyjnym koncercie
w Warszawie na festiwalu właśnie osieckowym naszym, Pamiętajmy o Osieckiej. I to był koncert, który widziałam, jak wiele ją też kosztował właśnie zmierzenie się z tym materiałem. A ona właśnie wtedy ten materiał, ona sięgnęła wtedy po ten materiał w ramach przeglądu Pamiętajmy o Osieckiej, tak? Tak. Tak, tak, tak. I ona przyjechała wtedy premierowo, była potwornie zdenerwowana, pamiętam to doskonale. Bardzo to przeżywała i parę tygodni później weszli do studia i nagrali ten materiał w studiu, zresztą w studiu tym trójkowym, osieckowym, nie? Na Myśliwieckiej. Taka wow. Historia, no. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, bo ja pamiętam tę płytę oczywiście, to głośna płyta była, ale tak. I w ogóle ten materiał powstał na zaproszenie Fundacji Okularnicy. Okej. Tak. Podobnie jak płyta Raz, Dwa, Trzy z materiałem osieckowym. Również powstał ten materiał i ta płyta na zaproszenie Fundacji Okularnicy. O, ktoś pisze, zobacz, Ania pisze, zaproście Kasię łaską. No, No, moglibyśmy zaprosić. absolutnie. No. A ty kogo byś zaprosił? Z kim byś chciał zaśpiewać? Albo kogo usłyszeć? Wiesz co? Chciałbym, żeby Marek Dyjak zaśpiewał Osiecką. O. Serio. Po prostu chciałbym, żeby nagle, po prostu totalnie przewrotnie w naszym koncercie wszedł Marek Dyjak i zaśpiewał coś Osieckie. Fajne, dobre. No. Bardzo. A nie to, żebyśmy też, nie to, że tak, słuchajcie, bo to, że tak zadałem takie pytanie, nie to, żebyśmy też narzekali na skład, bo nie wszyscy tutaj wiedzą, bo my mamy, słuchajcie, frajdę z Kasią występować naprawdę w tym koncercie Osiecka Mynarskie Przybora z, no, z tuzami po prostu, tuzami, tak. Tuzami, tuzami. Jest Zbyszek Zamachowski na przykład. Piotr Machalica jest na przykład. Hania Śleszyńska. Jest na przykład Magda Andrzej. Może mniej znana, ale jest nieprawdopodobny wielki głosior po prostu. Ania Jurksztowicz, która. Ania Jurksztowicz jest tak. Marian Opania czasami z nami śpiewa. Ania Jurksztowicz po prostu twórczyni największych, znaczy wyśpiewała chyba swego czasu wszystkie największe hity serialowo. Do, prawda? Do. No, jest po prostu. Ja się tak jaram za każdym razem, jak ona, szczególnie jak ona gdzieś śpiewa te stare, ten stary swój właśnie repertuar serialowo-filmowy, no bo się na tym wychowałam. A wiesz co, ktoś tutaj zadał takie pytanie, tak. Czy śpiewu można się nauczyć w każdym wieku, Marcin? Znaczy ja myślę, że można się inaczej nauczyć się używania strun głosowych, ale czy to będzie przypominało śpiew, to nie obiecuję. Na pewno można się nauczyć w ogóle korzystać ze strun głosowych, w cudzysłowie to powiem, właściwie albo zdrowo, świadomie. I natomiast wiecie, często to niestety jest tak, że śpiew wcale nie zależy od możliwości wokalnych, bo wszyscy mamy dość podobne, zależy od tego, jak te struny są skonstruowane, czy są krótsze, dłuższe i tak dalej, cieńsze czy grubsze. Słuch tutaj gra dużą, dużą rolę, bo korzystać ze strun głosowych to się można nauczyć lepiej lub gorzej, bez problemu, ale nie zawsze niestety się ma słuch i wtedy nie można wysłyszeć tego, jak się tym instrumentem... Albo duszę do śpiewania i jakąś taką wewnętrzną muzykalność, nie? Albo poczucie rytmu nawet po prostu, no nie każdy to ma, nie każdy, ale tak się zastanawiam właśnie, czy nie każdy jest tego nauczony, czy jak to, ja to też jest zagadka, czy to jest tak, że tego się nie ma, czy się ma, nie wiem. Pozdrawiamy Niedzicę. Pozdrawiamy Niedzicę bardzo. Słuchajcie, a jeszcze jest tutaj takie pytanie, co lubicie robić w wolnym czasie? No ja gram w tenisa, ja od razu odpowiadam jako pierwszy, gram w tenisa. Absolutnie. Sorry, jestem zapalonym tenisistą i jak tylko mam wolny czas, to biorę rakietę, wydzwaniam kumpli, co tylko mogą zagrać, albo gdzieś w jakiejś lidze gram i idę na korty. A ty, Kasiu? Ja ostatnio gotuję. Albo piekę. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Totalnie. Gotuję, piekę, chleby na zakwasie robię, na przykład wyhodowałam sobie takie zwierzątko, które się nazywa zakwas w czasie pandemii i się zajmowałam takimi rzeczami.
O. Poza tym ja strasznie lubię jeść. Bardzo kocham włoską kuchnię i naprawdę jednak mam takie czasami challenge sama ze sobą. Ale żeby nie było, też czasami coś lubię poćwiczyć. Tylko nie jest to nic takiego, wiesz, określonego jak u ciebie. Ja chyba tak naprawdę lubię biegać. To jest dla mnie jakąś formą medytacji prawie, że. Więc tak, chyba bieganie, jakaś joga ewentualnie, tam, czy pilatesowe rzeczy, tak, to tak. O, Kasia, słuchaj, zaczynają lecieć prywatne pytania. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nic nie powiem. Nie, to słuchajcie, dobrze, no to na jedno takie pytanie mogę odpowiedzieć, bo szybko i w żołnierskich słowach, że wszystko wspaniale po ślubie, a miesiąca miodowego nie będzie póki co. Ja bardzo kocham podróżować i a propos właśnie pytania o jakieś takie rzeczy, które lubię robić poza tymi związanymi z pracą, bo czasami nawet jak mówię, wiesz, jak mam powiedzieć, że no nie wiem, no dobra, lubię w wolnym czasie czytać, ale czasami to czytanie jest jednak, bo czytasz coś, co jest ci potrzebne do pracy, więc czasami jest relaksem to czytanie, a czasami jest pozostawaniem gdzieś w kręgu tych takich, powiedzmy, rzeczy, które robisz potrzebnych do twojej pracy, ale rzeczywiście podróże i zwiedzanie świata jest jakąś taką fajną odskocznią, jakimś fajnym takim czyszczeniem głowy dla mnie. Ja tylko jednocześnie przypominam wszystkim, że jeżeli ktoś nie zdążył zadać pytania nam na privy albo gdzieś, to bardzo proszę, że może tutaj śmiało, publicznie, Tak. odważnie pisać pytanie. My po prostu zweryfikujemy szybko naszym narządem wzroku, czy warto podjąć ten temat zadany przez was pytanie, czy nie, i podejmiemy. No, ale ponieważ myśmy mieli, wiesz, w planach jakieś takie dalekobieżne podróże, O. w ogóle lubimy jakieś takie kierunki, a to Azja, a to gdzieś daleko, no to zrezygnowaliśmy, no bo teraz bałabym się, że możemy mieć jakieś problemy z powrotem, nie? Że znowu coś się wydarzy, odwołają lot, no, że to trochę, no dobra, no to poczekamy, aż się to uspokoi trochę i wtedy sobie gdzieś tam pojedziemy, a poza tym jesteśmy akurat, ja robię premierę w klubie komediowym teraz, którą będziemy grać od 10 lipca, tak. A co robicie? Więc co robimy? Robimy Bój to nasz przedostatni, to się będzie nazywało i to będzie spektakl o seniorach, którzy nie chcą się jakoś zgodzić na to, żeby bezmyślnie przesiadywać w domu późnej starości i chcą przeżyć jeszcze jakąś przygodę w swoim życiu i niejedną w dodatku i postanawiają uciec z domu starców. Powiem tylko tyle. Pracę nad tym spektaklem przerwał koronawirus. Wszystko, co usłyszycie w ramach tego spektaklu, zostało napisane dawno temu, przed wybuchem pandemii, więc nabrało Nie niesamowicie. aktualizowaliście, nie Nie, nie aktualizowaliście. aktualizowaliśmy, a nabrało niesamowicie jakieś, wiesz, turbo aktualizacji i aktualności, więc. Tak. Więc, no i oboje jesteśmy generalnie zapracowani obecnie, więc będą wakacje pracujące. A jeszcze ja mam do ciebie takie pytanie, Kasia. Pierwsza impresja twoja na temat Marcina Januszkiewicza? A poczekaj, to ja szybko odpowiem swoją, moi drodzy, No. słuchajcie, bo kiedy ja przychodziłem do szkoły teatralnej, byłem na pierwszym roku, to Kasia wtedy kończyła szkołę teatralną. Była na czwartym roku, była już poważną panią absolwentką. Prawie że, w sensie, że już taką kończącą szkołę. I to było tak, że Kasia pełniła na fuksówce, która wtedy trwała, pełniła rolę taką bardzo groźną. Taką, myśmy wszyscy mieli wrażenie, że Kasia jest taka, wiecie, że po prostu, no, pozwolę sobie użyć tego określenia, proszę się nie gniewać, ale zrozumieć to mniej więcej kierunek, że taka trochę pani SS po prostu, że była, wiecie, w takim czarnym, skórzanym płaszczu chodziła. Była bardzo groźna. Bardzo Kasia była groźna. I naprawdę moja Ale koleżanka Kasi Dąbrowskiej to. wiesz, że oni mnie po to wynajęli tam do was, żebym na chwilę wpadła i udawała groźną, także wiesz. Tak myślałem, oczywiście później, tak, ale na początku, no,
byłaś bardzo wiarygodna i przekonywująca w swojej roli, jako po prostu zdolna aktorka. W związku z tym, no, Kasia i Czarny, i taki miała jeszcze Czarny, pamiętam, słuchajcie, płaszcz skórzany na tej fuksówce, i naprawdę to było po prostu, no, groźna była. Była ja groźna. Wtedy, wiesz co, dorabiałam sobie w wakacje we Francji u moich znajomych, pilnując im dzieci. Boże, czegoś ja to nie robiłam w pewnym momencie, jakąś przeprowadzkę robiłam komuś w ogóle. I ten płaszcz przywiozłam sobie z Francji właśnie, gdzieś go wyczaiłam chyba w ogóle na jakimś second handzie i potwornie na niego zachorowałam i nabyłam go za jakieś potwornie dla mnie wtedy duże pieniądze, ale nie mogłam się powstrzymać. A w dodatku te pieniądze sobie sama zarobiłam, więc wiesz, jakoś to odchorowałam. No tak, ale... A ja mam takie wspomnienie, że właściwie ciebie to wyprzedzała twoja sława a propos tego, że ty jesteś bardzo dobrze śpiewającym człowiekiem i ja byłam bardzo szybko, bardzo ciekawa, jak ten Marcin śpiewa. Także tak. Ja nawet nie wiem, kto już to tak doskonale wiedział, że ty śpiewasz, ale wiesz, jak to jest na tym, w tej naszej Akademii Teatralnej. Chyba Mateusz Ławrynowicz. Chyba Mateusz Ławrynowicz. Nie wiem, czy pamiętasz Mateusza. Tak. Ale Mateusz ze mną stanął we Włocławku w 2004 roku, pamiętam, na jednej scenie. On wygrał wtedy ogólnopolski konkurs recytatorski, a ja zostałem wyróżniony wtedy na tym festiwalu jako nieopieszały 17 albo 17-letni chłopak. No. Okej, ale wiesz co, to też było tak, że przecież myśmy się przychodzili oglądać na tych egzaminach wstępnych, nie? Bo tam się przychodziło się oglądać tych młodych kolegów, którzy są, szczególnie na tym ostatnim etapie, bo to było najciekawsze. Więc pewnie jak coś śpiewałeś, to już się fama też rozeszła, że koleś super śpiewa. Więc zanim cię poznałam, mój drogi, to już wiedziałam, że świetnie śpiewasz i już umierałam z ciekawości i chciałam to usłyszeć. Okej. Okay. Kasia, dobre jest pytanie. Jak powstał pomysł na koncert Uciecka Monarski Przybora? Czy wy dobieracie utwory, które pojawiają się podczas koncertu, czy pan Andrzej Strzelecki? Pomysł wyszedł od Andrzeja Strzeleckiego i wszystkie piosenki, które ja przynajmniej wykonuję w tym koncercie, były konsultowane i dobierane wspólnie z nim. To znaczy najpierw usiedliśmy i sobie tam zatoczyliśmy ten krąg tego, co w ramach tej Osieckiej Młynarskiego Przybory, co mamy, co chcemy mieć, co nas interesuje, co należy dobrać do dramaturgii, a potem ostateczny wybór już należał do Andrzeja Strzeleckiego. A wrócisz, Kasiu, na dobrej nazwę? Kto to wie? No wiesz, życie jest tak nieprzewidywalne. Nie, no powiem szczerze, że chyba nie po to się żegnałam, żeby teraz tak hopsiup tam powracać, ale nie paliłam nigdy mostu żadnych ze sobą i rozstawaliśmy się z produkcją w bardzo dobrych kontaktach, więc kto wie, może kiedyś, może za jakiś czas, może. Tym bardziej, że twoje życie serialowe, z tego co wiem, nie zostało przerwane, więc jakby kto wie, no. Jak wyglądają egzaminy wstępne? Ojej. Myślę, że to wszystko można znaleźć na stronie internetowej Akademii Teatralnej. Ciekawa jestem zresztą, jak wyglądają teraz przy pandemii. Online, ja wiem, jak wyglądają, bo przygotowuję młodych ludzi w tej chwili, bo prowadzę warsztaty i to jest tak, że do końca lipca się składa w tej chwili self-tape'a. Czyli nagrywają się ludzie, przygotowują jakieś teksty i przygotowują i po prostu wysyłają nagranie. I na tej podstawie się zrobi pierwszy przesiew, a później to będzie w czasie rzeczywistym, czyli na przykład i też online. Czyli to będzie tak, że na przykład będzie zadany temat otwarty i ludzie mają, którzy są w następnym etapie, mają, dajmy na to, nie wiem, 2 godziny na to, żeby przygotować to, nagrać i odesłać. Okej. Okay. No. Cześć, bo to było do mnie pytanie, czy w związku z etatem w Teatrze Muzycznym, jak będę, czy będę włączył w pracę w Poznaniu, mieszkając w innym mieście w Warszawie, a jak będę łączył? Znaczy, no, zostaję w Warszawie absolutnie, mieszkam tutaj żyję, już mam swoją rodzinę, swoje życie, ale będę kursował między Warszawą a Poznaniem. Ty w ogóle kursujesz. Marcin jest, słuchajcie, on w porywach jest w ciągu tygodnia, który ma 7 dni, w 14 miejscach w Polsce, także... Znaczy tak było przed pandemią, no wiecie, tak było przed pandemią, teraz zobaczymy, no, ale tak. Która z piosenek, którą śpiewacie w duecie, jest waszą ulubioną? No, no,
No, zakochani, wiadomo. ale ja bardzo lubię ten nasz nowy numer, bo parę razy go zaśpiewaliśmy, nie? Mówisz o złym zachowaniu. Tak. Tak, bo słuchajcie, wykonujemy też na koncercie od jakiegoś czasu naszego ukochanego rektora prowadzącego, reżysera koncertu Andrzeja Strzeleckiego. Wykonujemy utwór ze spektaklu Złe Zachowanie, które kiedyś wyreżyserował Andrzej Strzelecki. Ono było takim głośnym spektaklem tutaj w Warszawie. I wykonujemy jeden utwór z tego spektaklu właśnie razem z Kasią. No i co jeszcze? Co jeszcze możemy powiedzieć? Bo zaraz nam się ten live będzie kończył. Wiesz o tym, że te Zaraz godziny mogą będziemy trwać. kończyć. No właśnie, no to co? To słuchajcie, może jakieś słowo podsumowanie, Marcin. Dobrze, słowo podsumowanie. Słuchajcie, koncert Osiecki, Osiecki Przyborski i Młynarski. Koncert Osiecka, Młynarski, Przybora jest wyjątkowym koncertem z wielu powodów. Już nie będę mówił, że mamy po prostu wspaniałych wykonawców, jest świetnie zaaranżowany, prowadzony, są świetne anegdotki, ale przede wszystkim, słuchajcie, on jest odpowiedzią na taką niszę koncertową, moim zdaniem, która powstała w ciągu paru ostatnich lat, jak to obserwuję. Mianowicie, to są naprawdę piosenki z górnej półki, jak to jest podtytuł tego koncertu, i tak go określa Andrzej Strzelecki, i to jest naprawdę top literackiej piosenki w Polsce. Wykonywany przez naprawdę, no, przepraszam, nieskromnie też powiem, rzemieślników i fachowców w tejże piosence. Również mówię to właśnie o sobie, dlatego powiedziałem tak nieskromnie. Dlatego was naprawdę serdecznie zapraszamy. Trzymajcie ciągle te bilety, które macie. Wyczekujcie informacji dotyczących tych koncertów i po prostu my się z Kasią palimy do tego, żeby już móc znowu wrócić na scenę i jeździć po polskich miastach i grywać ten koncert. Ja Naprawdę. się nie mogę doczekać już tej Bydgoszczy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie naprawdę gładko i że 6 września widzimy się, Marcin, w Bydgoszczy i widzimy się z Państwem w Bydgoszczy i mam nadzieję, że i z Andrzejem Strzeleckim. Ja chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że jak się ten live skończy, to możecie kliknąć, Bydgoszcz czeka, bardzo się cieszymy, że możecie kliknąć w bio u mnie na profilu. Marcin rzuci też u siebie Ja swipe'a. zrobię tak, Was zrobić na story, zapraszam, tak. Ja zrobię to samo i przypominam Wam, że możecie tam rzucić coś od siebie dla Andrzeja Strzeleckiego. I co? I no, kurczę. Strasznie miło się z Tobą spotkać, chociaż tutaj. Ale Właśnie, mam damy nadzieję, się że cieszyć, następnym ale razem miło. śpiewamy. Tak. To co? Bydgoszcz, chętnie Bydgoszcz. Już czeka, super, bardzo miło. Do Warmii, do Kętrzyna. Słuchajcie, czemu nie? Oczywiście. Jak się tylko uda, to myślę, że będziemy grać ten koncert i grać, i grać, i grać. Tak, O, absolutnie. Grzesiek, buziaki, patrz, Grzesiek jest. Buziaki, Grzesiu, buziaki! Serducha. Dziękujemy Wam bardzo, że słuchaliście. Dziękujemy, że Ten live byliście. zostanie zapisany na stronie Adri, więc będziecie mogli tam sobie jeszcze to kliknąć. Poczekaj, bo to ode mnie zależy, żebym ja teraz tego nie schrzanił, bo ja tutaj Do teraz wezmę, tutaj tak zakończ jest. i potem Tak. tam, żebym tego nie schrzanił, bo to wiesz. Do zobaczenia i do zobaczenia Ciao. właśnie i do zobaczenia gdzieś tam po drodze. Trzymaj Cześć, Kasiu. Buziaki i wam wszystkim też buziaki. Pa. Pa.